Warto podkreślić, że pomimo różnic prasy lewicowej i prawicowej, jeśli chodzi o odpowiedzialność za zamach, to były i wspólne stanowiska. Po pierwsze, wszyscy jednoznacznie potępili czyn, jakiego dokonał Eligiusz Niewiadomski. A po drugie, zarówno prasa lewicowa, jak i prawicowa wskazywały na to, że był to pierwszy przypadek w historii Polski, w którym dokonano zabójstwa władcy najważniejszej osoby w państwie.